znamy już Ewangelię, czytamy ją i przyzwyczailiśmy się do tego, że Pan Jezus w różnych okolicznościach chętnie czynił cuda, nie czekając nawet, aż go poproszą. On sam wychodził naprzeciw chorym, słabym i tam. Ale w dzisiejszej Ewangelii sprawa ma się nieco inaczej. Oto jakaś kobieta kananejska, a więc obcego pochodzenia, wychodzi na spotkanie z Jezusem, następnie usilnie prosi, by uwolnił jej córkę, która jest dręczona przez złego ducha. Mimo odmowy ponawia swoje prośby i wreszcie uzyskuje to, o co przyszła prosić. Jednak zdumiewająca jest ta początkowa, pozorna obojętność Pana Jezusa. Nawet apostołowie interweniują. Ale Jezus ma swój cel. Jego działanie, Jego cuda zawsze są znakami. A znak uczy, niesie ze sobą ważne przesłanie. Przesłanie, które trzeba odczytać. Tym razem wobec tak emocjonalnego zaangażowania uczniów jest okazja uczynić znak bardzo czytelny. Otóż, aby zaistniał cud, potrzebna jest pokorna wiara. Kobieta kananejska udowodniła swoje bezgraniczne zaufanie i to zaowocowało cudem uzdrowienia jej córki. Bóg okazuje swoje miłosierdzie względem już nie tylko narodu wybranego, ale przez Jezusa Chrystusa objawia swoją zbawczą wolę wobec każdego człowieka. W tym cudzie Bóg wierny człowiekowi uczy go wierności wobec siebie. Tylko wiara daje przystęp do chleba dzieci, tak dla Izraela, jak i dla Boga. Wiara otwiera wolną drogę na interwencję Boga poza wszelkimi barierami, czy to kulturowymi, czy religijnymi. Godzina wiary jest godziną zbawienia. Jest wolą Ojca Niebieskiego, aby wszystkie narody doszły do poznania prawdy. Jest w to włączona prawda o tym, że człowiek żyje prawdziwym życiem, jeśli spożywa chleb, który otrzymuje z ręki Pana. W Ewangelii świętego Jana w 6 rozdziale Pan Jezus mówi: dopiero Ojciec mówi, da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Każda msza święta jest dla nas okazją do przyjęcia tego chleba, który daje życie. A jest to życie wieczne. Bóg dzieli się z nami swoim boskim życiem. Po to, abyśmy mieli życie wieczne. Abyśmy mieli moc wiary. Abyśmy mieli miłość. Bo On jest miłością. Abyśmy tak jak On dzielili się z innymi. Dając ten chleb życia, Pan Bóg nie czyni z niego nagrody dla nas za dobre życie. Raczej należy powiedzieć, że czyni z tego chleba lekarstwo, abyśmy mieli siły prowadzić dobre życie. Dobrym życiem według Jezusa jest zasada. W
wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A zatem w schyłku życia będziemy sądzeni z miłości. Liczyć się będzie nie to, ile masz, ale ile dałeś. Siostry i bracia, dzisiaj nasze myśli kierujemy wobec tych, którzy dali najwięcej dla bliźnich. Patrzymy na tych, którzy oddali swoje najczęściej młode życie właśnie za jego. Swoją wyobraźnią i pamięcią przenosimy się na cmentarz Orląt Lwowskich. To sanktuarium narodu. Ziemia, która przyjęła doczesne szczątki najlepszych synów i córek, najwierniejszych, najbardziej ofiar. Myślimy też o polskich termopilach z 1920 roku. Myślą stajemy przy zbiorowej mogile pod Zadwórzem. Bitwa stoczona tam 17 sierpnia 1920 roku, więc 100 lat temu, w której tylko batalion żołnierzy powstrzymywał idące na Lwów przeważające siły bolszewickie. Ta bitwa zakończyła się bohaterską śmiercią zdecydowanej większości obrońców. 20 sierpnia tego roku, kiedy na pole bitwy przybył pociąg pancerny Pionier z polskimi żołnierzami, znaleziono tam wtedy 318 ciał żołnierzy ludzkich w stanie strasznym, zmasakrowanym, oddarte z futra, obrabowane. Niektóre ciała już były pochowane przez miejscową ludność. Większość pochowano w zbiorowej mogile na miejscu. Jedynie ciała siedmiu zidentyfikowanych bohaterskich obrońców pochowano później uroczyście z koronami na cmentarzu obrońców Lwów. Ale pytam, jaka musiała być wielka miłość do ojczyzny tych młodych ludzi, którzy podjęli tak nierówną walkę. Żołnierz nigdy nie planuje przegrany. Myśli o zwycięstwie. I zapewne tak było w przypadku tych 330 śmiałków z kapitanem Bolesławem Zajączkowskim. Ale rozpoczynając walkę, zdawali sobie sprawę z miażdżącej przewagi wroga. Jednak podjęli tę walkę właśnie dla innych. Wiemy dobrze, że opór, jaki stawiła tam właśnie polska młodzież, żołnierze, pozwolił pozostałym oddziałom bezpiecznie wycofać się i przygotować pozycje obronne pod Lwowem. Ten opór polskich żołnierzy pod Zadwórzem przyczynił się też do rezygnacji Budionnego ze szturmowania Lwowa. A w konsekwencji mała stacja kolejowa Zadwórze stała się symbolem bohaterstwa. Na polu walki padło 318 młodych bohaterów. Siostry i bracia, dzisiaj w 100. rocznicę tego wydarzenia sięgamy pamięcią do tych bohaterskich ludzi, żołnierzy. Nadal modlimy się o ich wieczne szczęście w niebie, choć wiemy, że wykazali się heroiczną miłością. Czynimy to z wdzięczności i ciągle z niedowierzaniem zachwycamy się tą ofiarą, a jednocześnie lękamy się, aby ta ofiara miłości nie poszła w całkowite zapomnienie. Nie wiem, czy dzisiaj stać byłoby młodym.
byłaby gotowa walczyć. Ale jednak dzisiejsze czasy nie sprzyjają budowaniu patriotyzmu, ofiarności, myślenia w dobru. Świat po 100 latach od tamtego wydarzenia jest po prostu inny. Wtedy wróg wdzierał się na nasze terytorium, przekraczał granice, bestialsko nam mordował, ale nie odnosił zwycięstwa. Natrafiał na morze słabiej i uzbrojony. Miał znaczną przewagę liczbową, ale nie mógł pokonać ducha Polaków. Byli mocni duchem, bo przyświecały im świętości. Żyli Polacy według wartości. Bóg, honor, ojczyzny, uczciwość, wolność, prawda. Może dla niektórych w tym okresie pojawiały się trudności w wierze. To jednak krzyż, miejsca święte, święte znamie stanowiły sanktum, które wyznaczało cel i sposób życia. Cel, którego zawsze należało bronić. Dzisiaj militarne granice naszej najjaśniejszej wydaje się, że są dobrze albo coraz lepiej strzeżone, chronione. Odpowiednia polityka, mądre układy, mądre sojusze sprawiają, że pod tym względem czujemy się bezpieczni. Ale niestety, tym razem nie granice są naruszane. Tym razem idzie o walkę na poziomie ducha. Idzie o zachowanie tych wartości, które pozwoliły nam jako narodowi, jako chrześcijanom, jako katolikom, także w poszanowaniu dla innych, którzy żyć pragną według odwiecznego, naturalnego prawa ustanowionego przez Twórcę, dla tych wszystkich wartości chodzi o ich zachowanie. W stuleciu urodził także świętego Jana Pawła II, który dla swojej ojczyzny zrobił tak wiele. Pytamy dziś o sens patriotyzmu. Jan Paweł II był obywatelem świata, ale zawsze czuł się przede wszystkim Polakiem. Zadziwiające jest to, że będąc człowiekiem tak uniwersalnym, tak powszechnym, był zarazem człowiekiem tak mocno związanym ze swoją ziemią ojczystą. Polskę, ojczystą ziemię kochał, czcił. Dlatego w 1983 roku w Warszawie mówił: przybywam do ojczyzny. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. To jakby pocałunek złożony na rękach matki. Albowiem ojczyzna jest naszą matką. Ileż ciepła było w jego słowach, kiedy znowu w 1987 roku mówił: o ziemio Polska, ziemio trudna i doświadczona, ziemio piękna, ziemio moja, bądź pozdrowiona. I dlatego też na Błonia Krakowskim nie krył swego wzruszenia, gdy prosił: zaraz stąd odejdę. Proszę was, abyście całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością.
abyście nigdy nie zwątpili, nie zdurzyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali korzeni, z których wyrastamy. Czy jest sens patriotyzmu? Jan Paweł Święty zostawił nam wielki duchowy testament. W tym testamencie jest zapisana także miłość do naszej wspólnej ojczyzny. Co to jest ta ojczyzna? Maria Konopnicka napisała to w swoim wierszu. Ojczyzna moja to ta ziemia droga, gdzie ujrzał słońce i gdzie poznał Boga, gdzie ojciec bracia, gdzie matka miła, w polskim niemowie pacierza uczyła. Ojczyzna moja to wioski i miasta, wśród pól lechickich sadzone od miasta, to rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki, gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki. Ojczyzna moja to praojców sława, Szczerbiec Chrobrego, cecorska Wława, to duch rycerski, szlachetny, a męski, to nasze wielkie zwycięstwo i klęski. Ojczyzna moja to te ciche pola, które od wieków zdeptała niewola. To te kurhany, te smętne mogiły, co jej swobody obrońców przykryły. Ojczyzna moja to ten duch narodu, co żyje cudem wśród głodu i chłodu, to ta nadzieja, co się w sercach kwieci, pracą ojców i piosenką dzieci. Boże, przez ręce Maryi Niepowziętej, Królowej Świata, Królowej Polski, daj naszej ojczyźnie pomyślność i ducha swego wlej w nasze serce. Witam dzisiaj uczestników zadłużeńskiego rajdu rowerowego pamięci bohaterów polskich Termopil. Zbieramy się tu po mszy świętej, którą przewodniczy, której przewodniczy ksiądz biskup Krzysztof Chudzio w katedrze przemysłu. Dla upamiętnienia bohaterów polskich Termopil, właściwie dzisiaj w przededniu bitwy zadłużeńskiej, głównie upamiętniamy w zasadzie bohaterów polskich Termopil w Zadwórza, gdzie zginęło 318 tych ochotników Orląt Dworskich. 12 zostało uratowanych. Wśród nich późniejszy ksiądz Bronisław Mirecki, który jest naszym patronem naszego stowarzyszenia. Proszę Państwa, pani Maria Mirecka-Loryś, dzisiaj licząca 104 lata, ale całe szczęście, dobrym zdrowiu i takiego Wam zdrowia życzę wszystkim. Czeka dalej na pomnik w Przemyślu bohaterów polskich Termopil i Kresów. Bohaterów polskich Termopil. Proszę Państwa, pomnik ten w 2017 roku dużo ludzi miało pomóc, ale do dzisiaj nikt nie pomógł w tym, żeby zaistnieć, żeby w przestrzeni publicznej w Przemyślu, przy drodze właśnie tam, gdzie się zatrzymamy. Ludzie, którzy nie wiedzą, są tu rowerzyści z Rzeszowa, z Jarosławia i inni. Ja także nasi członkowie Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil.
tam, gdzie się zatrzymamy, chcemy tam, żeby był tam ten pomnik poświęcony Legionom Polskim i bohaterom polskim w Termopil. I Pani Maria czeka nadal i będzie jeszcze czekała na opieszałość tych naszych władz, tak jak w Warszawie czekają na pomnik pomysłu Pana Pietrzaka na Łuk Triumfalny. Tak dzisiaj czytam, Rafał Zienkiewicz napisał, że to jest bardzo źle, że zapomnieli o tym Łuku Triumfalnym, że także jesteśmy przygotowani na 100. rocznicę. Na 100. rocznicę przygotowano nam COVID-19. Proszę Państwa, Pani Maria Pietrzak-Loryś nie mogła być dzisiaj tutaj z nami, ponieważ jest, mając 104 lata, internowana w obladzie Woli Fratrów w Warszawie. Nie może wychodzić, nie może nic, no mogę się modlić i troszkę gimnastykować. Ale wszystkich serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to, że pamięć trwa o tych bohaterach pod Zaburzem. Pamiętamy również o innych, także z Korpina, gdzie niedaleko właśnie Zaburza też walczyli. Zginęło prawie 100 osób tam, a także Dyfiatem. Byliśmy w tamtym roku. Być może, jak będziecie chcieli, to możemy się wybrać też i w tym roku, bo już słyszę, że kwarantanna została zniesiona. Ale też specjalnie nikt nie chce tam jechać, bo tam jest coraz więcej zarażonych. Proszę Państwa, udamy się tu tymi drogami ścieżki rowerowej, tą trasą do ronda Kresowian. Jeżeli Państwo chcecie, można pojechać dalej, macie siłę i jedziecie dalej do ronda Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i potem do arcybiskupa Tokarczuka. Warto by mu było podziękować tym rajdem, bo ten dzięki księdzu arcybiskupowi jest też ulica Zadwórzańska, jest rondo, wprawdzie osierocone, bo miało być rondo Kreślowian i Sybieraków, gdzie również też się podpisał arcybiskup Tokarczuk. Zostało osierocone i jest tylko Kresowia. Bo tak jakby tłumaczenie było takie, że trzeba po prostu, bo niedaleko jest ulica Sybieraków. I może się ktoś pomylić i szukać na rondzie Kresowian i Sybieraków numeru domu. No. Także jeszcze do tego wrócimy. Proszę Państwa, no dziękuję Wam wszystkim, że się przynajmniej ci zamiejscowi przyjechali, bo pamiętacie od lat. Na drugą sobotę, 22 i 3 mieliśmy jechać z księdzem prałatem do Zadwórza. Niestety tam nie pojedziemy. Wybraliśmy trasę taką do Zadwórza Polskiego. Tu, przy naszej granicy, za Puszczykami Dolnymi, jest taka miejscowość Jasień. Tam będzie lisza piękna w kresowym takim sanktuarium Matki Boskiej Bieszczadzkiej. To sanktuarium przesiedlonych właśnie z Kresu w 1951 roku. A potem pojedziemy do Zadwórza i dalej do Polany, gdzie będziemy mieli noc. Wszystkich zapraszam, na pewno będzie więcej w sobotę rano, bo przyjadą ludzie również z Katowic, z Warszawy i inni
taki pan Kupczyk na przykład 75 lat ma, tak? 74 lata, rowerzysta nasz, który jest też członkiem naszego stowarzyszenia i będzie jechał do Zaborza. Tylko tym razem nie na Ukrainę, a tu w Polsce. Szkoda, tak wypadła nam ta chińska zaraza. Taka, no, ta wirusowa zaraza. 100 lat temu bolszewik, teraz nie wiadomo, czy Chińczyk, czy kto. W każdym razie nic dobrego. Ale tak trzymać pamięć musi trwać. Staszko wysłał SMS-a, kolega nasz, który z nami jest 2 lata. Jarek nie przyjedzie, ale wysłał mi wiadomość, kazał wszystkich pozdrowić. Wiem. Proszę Państwa, kolega Warszawia, który mieszka w tej chwili w Norwegii, nie przyjedzie w sobotę na rajd, bo niestety obowiązuje go tu kwarantanna. Także nie będzie, pierwszy raz nie będzie, a po raz ósmy już jadą rowerzyści. Także o 8 rano pożegnamy tu z księdzem prałatem Stanisławem Ciężkiem rowerzystów, a autobusem udamy się też w Bieszczady. W ten sposób upamiętnić. Proszę Państwa, złożymy tutaj potem znicze pod Orlentami Lwowskimi, Przemyskimi, przepraszam. Proszę Państwa, bo wprawdzie ta tablica, która jest tu pierwsza, proszę Państwa, poświęcona bohaterom Zadwórza, to jest tablica według mojego pomysłu, proszę Państwa, jeszcze podkradziona, ponieważ ten pomysł był jeszcze w 2010 roku. Jakby ktoś chciał zobaczyć, to no, jako członek Światowego Kongresu Prysowian pisałem o tym, że chciałem to zrobić 23 marca 2010 roku. Ten pomnik, ta tablica, jak potem mnie zarzucano, że pomnik jest plagiatem, to ta tablica też jest plagiatem, bo ta ona jest podobna do tej drugiej, do każdej innej. Bez zgody projektanta, bez nikogo, jeszcze z błędną datą bitwy pod Korpinem. I tym autorom, którym bliska jest na sercu pamięć o polskich Termopilach, którzy nigdy nie byli w polskich Termopilach, to dedykuję tą poprawkę. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Jest pan Marcin Kowalski rodziną. Myślę, że przejmie może wreszcie moją pałeczkę, prawda? Wszyscy mówią, że ja się starzeję. Nie, to proszę. Ja mogę słówko? No, proszę, proszę. Państwu ja... Bardzo, bardzo dziękuję za to zaproszenie panu Stanisławowi. Ja jako prezes Młodzieżyszych Polskich jesteśmy dzisiaj tylko w dwójkę, bo o 7 rano wróciliśmy z Warszawy, gdzie wczoraj jako jedyni tak naprawdę zorganizowaliśmy obchody jako cała organizacja ogólnopolska setnej rocznicy bitwy. Ku pocieszeniu pana Stanisława i wszystkich innych, no pani Maria Mirecka na szczęście na kwarantannie nie jest, ponieważ wczoraj mieliśmy ten zjazd nadzwyczajny. Jak państwo wiedzą, pani Maria była działaczką Młodzieżyszych Polskich przed wojną w Lwowie i była wczoraj na zjeździe, wręczyła, spięła tak uroczyście szczerbiec nowo wybranemu prezesowi. Ja tylko chciałem o jedną rzecz bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, że mogę z Państwem dzisiaj być, ale jako, że jutro mamy tą rocznicę, jeżeli chodzi o dzień dokładny, ja nie widziałem, czy są jakieś obchody, zakładam, że ich chyba nie ma. Ja zapraszam, my będziemy tutaj o 17, żeby złożyć jutro kwiaty, znicze, odśpiewać hymn. Bardzo Państwa chciałem jutro o godzinie 17 tutaj również zaprosić. Ode mnie tyle. Bardzo dziękuję jeszcze raz za pamięć, za tą organizację tego wydarzenia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa i zapraszam.
księdza prałata Stanisława Częczka o modlitwy i błogosławieństwo dla wyrzeszających trasą. To jest kolejny nasz raj zadłużański. Wpisuje się w stulecie odzyskania przez niepodległości i Stasiu, mikrofon jest to kolejny nasz właśnie rajd, który czci pamięć tych, którzy już polegli. Dlatego traktujmy to jako bardzo ważny taki z naszej strony wkład upamiętnienie tych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Jest niedługa trasa, ale pomodlimy się o to, aby była szczęśliwa, abyście szczęśliwie dotarli i przez to również pokazali, że chcemy żyć według tych wartości, jakie pokazali nam ci, którzy polegli pod Zadłużem. W intencji szczęśliwego przyjazdu podróżmy wspólnie Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale na prawo do złego. Amen. Pan nasz Jezus Chrystus, niech będzie przy was, aby was bronić. Niech będzie przed wami, aby was prowadzić. Niech będzie za wami, aby was strzec. Niech będzie z wami, aby was błogosławić. Pokój i błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Jedźmy w pokoju. Amen. Bogu nie będę dziękować. Proszę Państwa, teraz wyłączamy. Proszę Państwa, po rajdzie zapraszamy wszystkich na dolną stację pociągu narciarskiego, gdzie będzie piknik. Miał być wszystko dla wszystkich. Niestety, tak się niektórzy starali, żeby nic nie było. Nawet, proszę Państwa, Straż Miejska mówi, że oni o niczym nie wiedzą. A ja miesiąc temu wysłałem wszystko i prasę podałem i wszystko. Także, proszę Państwa, tam prawdopodobnie wczoraj jeszcze nie skosili tam, gdzie mamy mieć ten pomnik. Czekamy dalej, aż się może ktoś wybudzić. Musi się wziąć za to chyba inna władza. Niektórzy przyjęli patronat przez 2 lata nad budową pomnika, a jednego telefonu nie wykonał. Dziękuję.